Stasza, chciałem właśnie poruszyć temat tej kontuzji, ponieważ twój rywal bardzo głośno wątpił w tą kontuzję i mówił, że po prostu obstrałeś zbroję. I chciałbym, żebyś teraz wyjaśnił nam, jak to było od A do Z właśnie z tym żebrem. No troszeczkę byłem zaskoczony tym, że FMMA to nie wyjaśniło, bo jak ktoś dostaje kontuzję, no to od razu rozpisują, tam chujnia, mujnia i wszystko jest od razu zrozumiałe. Ja musiałem to się tłumaczyć na swoim Instagramie i na YouTubie samodzielnie, żeby to po prostu jakoś ten, nie wiem, burdel na moim social uspokoić. Ten to jak zawsze, kurwa, pospiesza z wnioskami. Kopie, bo tam... naucz się pierw polskiego dokładnie i się zacznie wypowiadać, a nie ty, kurwa, feflenisz. Ja nie rozumiem w ogóle z tych twoich kocopołów ani jednego zdania nie zrozumiałem. Bo chyba nie zadawałeś pytania, nie? Kto inny zadał mi pytanie teraz? Ty nie musisz rozumieć. Patrz, kurwa, taki głupi i wymyślił. Ja pierdolę. Za wcześnie się podkręcasz. Naucz się polskiego, pierw. Troszeczkę nienaturalnie to wygląda. Naucz się polskiego, stary. A ty naucz się ukraińskiego. Na razie jestem krok do przodu dla ciebie. Widzicie, całe życie będziesz, kurwa, mieszkał w Polsce i tylko mówić, kurwa, po polsku. Ja uczę wszystkie języki, gdzie mieszkam, tam i uczę ten język. Normalnie, jakoś gadam, kurwa, mam ziomeczków z Polski, ja każdy mnie rozumie. Rozumiem. Jak ty mnie nie rozumiesz, to ty jesteś debil przecież, a nie ja chujowo gadam. Ziomeczki debil nie mają. No patrz, wszyscy się śmieją, czyli zrozumieli. Zrozumieli, nie? Śmieją się z ciebie, kurwa, bo ty jesteś tu nikim. Czyli zrozumieli, co gadam, skoro się śmią. Śmią? Śmią? Ćmą? Ja pierdolę, co za baran. Dobra, no to jest tak. No dostałem kontuzję. Się wypowiedział, bo tak zaplanował i teraz daje mi czas już powiedzieć. Mówię, za wcześnie się rozkręcił. Jest tak, dostałem kontuzję. Też mi było przykro, nawet walczyłem gdzieś tam w głowie po prostu, bo ja nie wiedziałem do końca, że czy to złamane żebra, czy nie, bo poszedłem zrobić rentgen. Rentgen wydał na następny dzień, że nic nie ma. A ja w chuj bolało, no tak jak mówisz, kurwa, no ja wcześniej nie miałem złamane żebra. I... Chyba, że cię chuj bolał. Ale też. Ale teraz zrozumiesz wszystko, co mówi. No. Ty właśnie nie rozumiem. Rozumiesz, no odpowiadasz mi na pytania. Angażuję. To są moje domysły. No nie, jak domysły? Normalnie przecież odpowiadasz. Coś tutaj to chuja. Kurwa, na większego debila teraz wypadasz niż ja tutaj swoim polskim, ja ci z powiem. Z tym na ha, dajmy spokój. Ale ja zawsze mam wymówkę, że nawet, tak głupi, ja, nawet bym nawet chciał, nawet bym chciał, żeby on mi wpierdolił, kurwa, życzę mu to z całego serca, bo wtedy naprawdę chociażbym zaczął trenować i wątpię, żeby ktokolwiek mnie kiedyś pokonał. Także życzę mu, żeby on mi wpierdolił, ale tak wątpię, naprawdę tak wątpię. I teraz ja mam jeszcze jedną sprawę. Jest taki głupi, że kurwa wierzy w to. Krycha, daj mi to. Kurwa, cię akurat nie rozumie. Nikt. Dajcie mi dokończyć, panowie. Na ostatniej konferencji, kiedy byliście razem, powiedziałeś takie słowa, cytuję. Jeżeli przegrasz, to pakujesz się w walizkę, wysyłasz na Madagaskar i będziesz grabił piach na plaży, stary. Aktualne czy nie? Zgadza się. Aktualne? Kurwa. Masz szano na to, żeby tam polecieć? Co? To kawał drogi, mordo, kurwa. Kurwa, chciałem powiedzieć właśnie. Dobrze, przejdźmy też do bokserów. Ale nie dałeś mi odpowiedzi. A, no dobra, okej, okay, odpowiadaj śmiało. Czyli kurwa, wszyscy w dupie tu mają. Stary. W końcu odczuwasz. Stary, zacznijmy od tego, że dzięki mnie tu kurwa jesteś, bo nie masz na chleb. Jakiś dziękuję, człowieku, dziękuję. Tak bym na budowie zapierdala, reklamować. Tobie nie muszę. Jak dałem przypiskę Sasha Gray, to podłapałeś temat i za 2000 jakieś sztuczne kondony reklamowałeś. No teraz to nic nie zrozumiał. To kim ty tu jesteś? W ogóle ani słowa nie zrozumiałem. Ty jesteś tu kurwa przeze mnie i dzięki mnie. A ty jakbyś najebany był, ty wymawiasz tak lewy najebany był. Nie, naprawdę, ja nie znam co ci odpowiedzieć, bo ja cię nie rozumiem. Ty jesteś przygłupi, naprawdę. A, jesteś przygłupy, no dobra. Ale przeróbkę na EBB, za ciebie no zrobię. Właśnie, EBB jest przy stole, nie? Krycha, zdradź nam też właśnie, o co chodziło z tym EBB. Kim jest EBB, stary? No musiałeś się z nim widzieć, skoro nagrałeś z nim film. Słuchaj. EBB. To jest ten ziomeczek, co takie zajebiste przeróbki robi, nie? Tak, tak. A ja lubię to oglądać, kurwa, tych chłopie, naprawdę. Jest nawet przeróbka olejnik do Mameda Kalidowa był przymierzany. Geneza, opowiedz. A Krycha, czekaj, dawaj, ale właśnie. Ale do Wojtka tydzień wcześniej mówi, jaka będzie twoja reakcja? Mówi, stary, co ty gadasz za głupoty? Krycha UFC EBB. To zrobił? No dobra, ale zdradź, kim opowiedz jest EBB? Opowiedz sam. Ale ja nie wiem. No jak nie wiesz, no chyba musieliście się spotkać. No nie wiem, a nawet jakbym wiedział, to i tak bym wam nie powiedział. Czemu? No z jakiej racji? No bo proszę cię, stary, pytam się ciebie, odpowiadasz tak? na pytania, tak. Dobrze. Dobra, no tak nie powiesz, to nie. Jak, ale się zachowuj, jak nie powiesz, kurwa. To nie. Twój rywal, jak już wspomnieliśmy, pomyliłem się, ma 4 walki w MMA, ty masz 0 walk w MMA. Dziwi w ogóle ciebie, że organizacja dała ci zawodnika, który w sumie ma jeden z lepszych rekordów w całej organizacji.
Dla mnie na pewno, jeżeli tak teraz dać mu spokój chwilę, nie obzywać go tam od debilu, kurwa i tak dalej, to... Chłopie, ale co ty masz mnie wyzywać? Jestem jaki jestem, wyglądu nie zmienię. Kurwa, rozmowa o MMA z tobą, chłopie, uraga moim ambicjom. Jak ja, kurwa, trenowałem, to ty uczyłeś się walić konia. Ale myślę, że... To ile, też... ile ty miałeś lat wtedy? Tutaj też jest głębsza geneza. Od urodzenia. Bo ja konia uczyłem się w 7 lat walić. Kurwa, i nauczyłeś się w te 7 lat? Nauczyłeś się w 7 lat? Starczyło ci 7 lat? Kurwa, czy skoro mówisz, że się nauczyłem, nie wiem, to nie rozumiesz słowie nauczyłem się. Ile pęset pogiąłeś? Co? Kurwa, dobre, pytanie takie. Sprzętu ja w ogóle, penseta. Ja jestem zadowolony, szczerze mówiąc, że po prostu mam rywala przynajmniej, który tam ma jakieś rekordy, bo mnie to wychta strasznie. Ja bym nie chciał kogoś, kto w ogóle jest tak naprawdę na takim początkującym poziomie jak ja. Po prostu ja bym nie chciał. Ja sobie teraz coś udowodnię. Udowodnię przynajmniej sobie to, że kurwa bardzo szybko mogę położyć na deski kurwa tego debila. Ale jak, co ty sobie najważniejsze udowodnię? Jest to kurwa... Kurwa, weź zejdź na ziemię, co ja do ciebie mówię. Ale. Czy ty rozumiesz? Ale rozumiem. Naprawdę, Mań, kurwa, ty musisz pić, żeby wyjść kurwa ręki, do konferencji? W normalnej pozycji. Przecież ty jesteś najebany. Czy to tylko ja widzę, że on jest najebany? Jak mój, kurwa, no naprawdę, jak mój dziadek teraz. Robienie masakra. Siebie kretyna. Przed walką też będziesz chlał, czy będziesz sterydy używał, czy co będziesz robił? Ja wiem chyba, czemu ty jesteś taki głupi, kurwa. Kurwa. Może ty z siebie swoim. Się śmieją, a ja głupi jestem. No ty to jesteś. Panowie, a jaka jest w ogóle geneza waszego konfliktu? Bo ja tego nie rozumiem. Czy to wynika z faktu, że Krycha ma ostrą spinę z Kasiuszem? Bo w sumie oglądałem tę konferencję i miałem taki ale wyzywaliście się w sumie bez powodu. Sobie, no ale odpowiedz na to pytanie sam. Skąd on się tutaj wziął? Tak, odpowiedz sam. Zadałeś mu pytanie i odpowiedz sam na swoje pytanie. Kurwa, ja po to tutaj jest. Nie, tutaj od zadawania... jebany, ja pytam. Teraz tak. Pamiętaj też, Krycha, że Sasza jest z teamu Knula. Więc ja jakby... Już dawno to Kasiusz go wystawił do ciebie też, jakiego nie? Jakiego teamu? Gdzie jest ten team? Tak? Gdzie jest ten pas? Jak on jest z teamu Króla, to czyli on jest... No i co? Alkoholik, kurwa? No i co? To poczekaj, chciałeś wiedzieć, gdzie jest team, no to przecież siedzi przed tobą. To też ślepy jest, gdzie te okulary twoje? Team Króla, człowieku, zgniatam, kurwa, pluję na to. No zgniatasz, kurwa, zgnieć to ty możesz, kurwa, flachę przed Sasza, jak to się ma team Króla, może powiedz widzom, bo... Jeszcze raz. W jakiej kondycji jest team Króla w tej chwili? No, kurwa, no Kasiusz dba o kondycję każdego. Na razie ma najlepszą kondycję, no to już każdy wie, ale dba o to systematycznie. No więcej na razie nie powiem. No, widzisz, Saszka, treningi to u nas są normalnie. Proszę. Saszka, a ty nie uważasz, że może warto się zmusić i troszkę potrenować? No, nienawidzicie się, wyzywacie się, Krycha bardzo mocno cię obraża, ty w sumie jego też, ale żeby po prostu trenować, czegoś się nauczyć i za przeproszeniem wpierdolić mu. Uczyć się to ja się uczę. Ja sobie mam przygotowaną, kurwa, jedną akcję, którą robię naprawdę kilkaset razy i jestem przekonany, że... Ale tutaj ten trening od kolegi, ściąganie majtek przez głowę ci nie pomoże. Daj mi po prostu, kurwa, tylko żebym mi ta akcja tam weszła i jestem przekonany, że on po prostu padnie. Na razie jest tak, ja naprawdę myślałem, że ta konferencja, może ja od niego poczuję cokolwiek, chociażby jakąś męskość, jakieś, kurwa, nie wiem, tego testosteronu, co używa, żebym, kurwa, jakoś, nie wiem, no on jest taki dzieciak dla mnie, naprawdę. Ja nie wiem, ile on ma lat, ja nie mówię, że ja jestem, kurwa, nie wiem, dojrzały w chuj, ale ja na niego patrzę jak na taką cipę, tam stało, kurwa, takie małe, chude, zdjęcie dodaję z bicepsem 42 centymetry, ja to na niego patrzę, myślę, kurwa, no normalnie jest prawdziwy dzieciak, jak ja mam się zmusić do treningu, to raz. Ale mam coś, bo to jednego razu przesadził. Mówię, ten chuj pierdolony jeden razu przesadził, bardzo mocno, wie za co i ja to w głowie mam. Za ja to w głowie kurwa, mam. Człowieku, nie umiesz swojej kobiety trzymać na smyczy, żeby nie szczekała. Jak szczeka tam, gdzie nie umie, to trzeba kurwa ukrócić. O, kurwa, jak męsko odpowiedział, nawet ręką kurwa puknął. Teraz to się pokazał, teraz, no, dobry dziadek z ciebie, dobry dziadek, kurwa. Ja pierdolę. Powiedział, kurwa. Nie ma sensu, po prostu jest załamany. I ja, kurwa... Mordo, ale na kobietę to nie wchodź. Taki Sasza, ale właśnie... przed konferencją powiedziałeś, ja że chcesz w miarę zachować spokój, ale widzę, że Krycha tutaj... No wyprowadza się z tej równowagi jednak. Bo mnie poprosili o spokój. Mówię, że tak, ale no... wtedy z klasą i ładnie to wszystko wygląda. Ale nie wyszło.
No ja uważam, że i tak się trzymam. Ja trzymam, bo ja jestem wybuchowy i jest u mnie moment, kiedy ja wybucham. Po prostu nie chcę tego, bo wtedy, kurwa, padam w furię. I bardzo nie lubię, kiedy ktoś po prostu dotyka moich bliskich, tym bardziej moją kobietę. Ten chuj, kurwa, nigdy nie miał kobiety. Nigdy nie miał kobiety, nie stał przy kobiecie, nawet, kurwa, nie zna zapachu kobiety. I, kurwa, nie rozumie, co to jest, kiedy ktoś jedzie po jego kobiecie, kurwa. W ogóle, ja dotykam twoją matkę, twoich braci, kogokolwiek, kogo tam masz, nic. Ty możesz mi cokolwiek zrobić, ja mam konflikt z tobą, ja nikogo nie dotykam. A wiesz, czemu ty jesteś kurwiony? A ja, kurwa, każdemu powiem, czemu jesteś kurwiony. Kobieta moja, dziewczyna, napisała, kurwa, pod jego zdjęciem, że jest niefotogeniczny. Kurwa, on powiedziała brzydkie, nie powiedziała zjeb, fotogeniczny. Tu jakie trzeba mieć kompleks, kurwa. Ta połowa ludzi są fotogeniczni, kurwa, a są przystojni. Ten, kurwa, jak się rozkręcił na stories, kurwa, taka siaka, kurwa, od suki ją wyzywa. Mi pisze, kurwa, że ona, wiesz, ją uspokój, tak się rozkręcił, a wiesz czemu, bo, kurwa, atencjusz pierdolony, chciał, kurwa, fejmu, myślał, że Love Island ma 180k, kurwa, to mu jakiś tam like padnie. Bo to, kurwa, jest taki atencjusz, a nie może zrozumieć jednej rzeczy, że piąty raz będzie walczył. Ma, kurwa, jakiś jebanych 70k, ma, kurwa, 70k, i, kurwa, nie może ogarnąć, że on jest po prostu zjebem, że albo on zmienia to w swoim życiu, albo nigdy nic nie osiągnie. Piąty raz ludzi po 500 000 mają, kurwa. Ty tu przechodzisz, kurwa, każdy macie w dupie. Ale, chłopie, to ty jak za 2000 kondony jak jesteś taki atencjusz, że, kurwa, dotykasz kobiet inny, kurwa, zaczepić, bo tylko ma więcej falów, to, kurwa, wiesz, nie wiem, jakoś za mózg i po prostu bardziej lepiej wymyśl sobie wizerunek i lepiej wypadnie na tej konferencji. Jeszcze a nie, kurwa, dotykasz mi kobiety, bo ja ci mówię, naprawdę, ja ci mówię, ja jak wpadam w furię, to ja bym, kurwa, mógł cię nawet zabić. Normalnie zabić, kurwa, przyjechać do ciebie do domu i cię zabić. Ja wpadam w furię. Spokojnie, masz szczęście, że mieszkam za daleko i ta furia po 5 minutach, kurwa, mija. Ale byś stał tutaj teraz mi naprzeciwko, tutaj naprzeciwko, miś w oczy byś powiedział? Byś powiedział face to face, ja mu nic nie zrobię, tylko w oczy byś mi powiedział, by ja tu jest ze strony, kurwa, oczy zobaczył. To czekajcie chwilę. A już się wypowiedział. Dobra, zrobimy face to face. Nakrzyczałeś się już? Nie bądźcie, kurwa, spójrz normalnie, męsko. Nie dotykam, kurwa. Wiesz, jaka była prawda. W ogóle się nie dotykam, po prostu spójrz i powiedz, co mówisz o mojej kobiecie. I powiedz, co mówisz o mojej kobiecie. Mama ma kryminal. Boli cię, prawda? Dupa boli, co? A jaka prawda? Dobra, panowie, zapraszam na miejsce. Na zmywaku pracować. Ja ci tu wpierdolę i wracaj do Włoch na zmywa. A to znaczy prawda, ty mi powiedz. Powiedz, co jest prawda. Saszka, siadaj. Nie no, kurwa, dotknęłeś temat prawdy. Co jest prawda, że ty jesteś debil? Spokojnie, zaraz przytoczę temat z plotka.pl, wrzucę screeny, nie ma problemu. No właśnie, i o to chodzi, plotka.pl, pudełek. Ty mówisz o zjebanym pudełku i pudełek to jest prawda? Wiesz, co pudełek napisał? Że ja nie szanuję polskich kobiet, bo bawiłem się z kobietą, kurwa, że ja jak pies biegałem, budowałem psa, jej wrzuciłem piłkę, powiedziałem abort i, kurwa, nie szanuję polskich kobiet, bo to jest, kurwa, pudełek pierdolony. I ty jesteś tym samym torze pudełkiem pierdolonym. O, mój trener tam siedzi. Wujaszku, Wujaszek, to co, ty jednego, ja drugiego? Co? Ja czekam, może coś dorzucą. Szeli, chciałem przejść do ciebie. Jak wygląda sprawa z rodziną Murańskich? Chciałbym, żebyś się odniósł do tego tematu. O, jak wygląda moja sprawa konfliktu z rodziną Murańskich? No, jest chyba nierozwiązana, no bo jeszcze żadnej walki nie było. A gdzieś tam zapowiadali jakieś, więc no ja tylko czekam na informacje. Nie? Najchętniej to na gołe pięści i formule MMA. Nawet w klatce, kurwa, 2x2. Patrz, jak zrymowałem. Ty. Ale to musisz się sam zespawać wtedy, stary. Nie ma problemu, mogę uspawać sobie 4 dni. Bez spania. Poradzę sobie. Czyli co, tak jakby konflikt chcesz rozwiązać na pięści, tak? A nie, nie, no tak byłoby najlepiej, tak mi się wydaje. Nie? No bo tutaj już, tak jak mówiłem, ogólnie, no chyba wszystkich was zmęczył ten konflikt. I za dużo już było tych ludzi wszędzie i tak mi się wydaje, że fajnie byłoby, jakby po prostu to się zakończyło właśnie w ten sposób, gdzie byłoby po prostu walka na gołe pięści w formule MMA normalnej, nie w samej stójkowej, tylko normalnie MMA, tak żebym mógł po prostu go wypierdolić na ziemię, tłuc go, aż po prostu gdzieś tam zemdleje tylko i tyle. Może ci być ciężko się dogadać, bo Jacek Murański co tydzień na innej gali się napierdala. To wiesz, no to już chyba wujek Władek nim steruje, tak mi się wydaje. Może tak być. W ogóle cię nie słuchałem teraz przez chwilę, możesz powtórzyć? Nie, przepraszam, jakoś tak... Czy po tym wszystkim, co tutaj się wydarzyło, padły bardzo mocne słowa? Widziałem twoje oczy, byłaś czerwone ze złości. Czy jednak weźmiesz te treningi, żeby skopać mu tyłek?
Mefedron opętał całą Polskę, przecież niech ci powie. Ja bardziej, u mnie nadal i tak nie stoi... Chcę go rozjebać, kurwa, jak cipę, ale dla mnie bardzo ważne jest akurat rozłóż teraz... Rozłóż nogi i se zajrzyj, to zobaczysz. Sprawdzić całkowicie i zademonstrować wszystkie swoje umiejętności, które mam przez całe swoje życie, które uzbierałem. Nie były to sztuki walki, tylko ja wiem, na co jest zdolne moje ciało. Mi jest bardzo ważne, po prostu, żeby to zrobić w jak najbardziej perfekcyjny sposób. I tak wiem, że ja go, kurwa, tam zabiję. Tylko mi chodzi to zrobić w sposób, jaki ja sobie wymyśliłem, a nie po prostu, żeby to były 3 rundy, czy tam 2 rundy. W sposób konkretnie z akcją, którą ja sobie wymyśliłem. Bardzo mi zależy konkretnie na tym. Sasza, powiedziałeś właśnie, że masz przygotowaną konkretną akcję na krychę. A czy masz jakiś plan B, jeżeli ta akcja nie wypali? Czy masz plan B, jeżeli twoja akcja nie wypali? Tak. Będę leżał na parterze i starał się coś myśleć tam dalej i słuchać narożnik. Plan B to słuchać narożnik. Plan A to robić to, co ja chcę zrobić. Plan A jest taki, że zamówcie mu 3 pary spodenek, że jak się zesra w szatni, zanim wyjdzie z Kasiuszem, żeby zdążył mu zmienić 2 razy. No, teraz to zajebiście powiedziałeś. Chłopie, kurwa, trenuję... Kurwa, ty to jesteś motywator, wiesz? Sparingi robię 2 razy w tygodniu, nie ma czegoś takiego, ale jesteś kozak. Znokautował. Kurwa, ty to jesteś... Szczerze, zejdź na ziemię. Zaszczyt z takim, jak ty się napierdalać. Zejdź na ty, ziemię. Ale jak robiłeś sparing... z panem Pasternakiem, to kurwa tam chłopie bawił się z tobą, a tam sobie do nokautu nie dużo brakowało z tego, co widziałem. Myślę, że jak pan Pasternak tobie by zajebał, to też byś klepał. Możemy sprawdzić, Rafał, chodź, sprawdź. Chodź, taki kozak jesteś, dawaj, chodź, Rafał. Trochę sławy, jebniesz mu prostego. Dawaj. Rafał chyba nie jak do chcesz, końca to możemy razem, ty. Chcesz? Możemy razem. Teraz. Ja ważę 79. A ty ile ważysz? Panowie, spokój. Chcesz? A czy Krycha nawet nie wzdrygnął, kurwa. No ja właśnie nie wzdrygnąłem, mam oksy, ale nie wzdrygnąłem, ani trochę. Boże, jaki on debil jest. No i mamy kolejny pojedynek. Nie, zejdzie. Może Piotrek się zamieni z wujaszkiem miejscami. Nie, po co? Przecież to, ja nie, wiesz, amerykański luz. Po co mam go bić, chłopie, i krzywdę robić, kurwa. Niech se zawalczy, zarobi pieniążki, chłopie.